ale moi drodzy, powracamy z najlepszą serią, taką najbardziej w sumie spokojną, nie wiem czy najlepszą, zależy jaką najbardziej lubicie. Mi się najlepiej właśnie ogląda te satysfakcjonujące filmy, które są chillowe, można się uspokoić i w ogóle tak czuję się lepiej po prostu po tych filmach, jak je nagram na przykład. Moi przyjaciele, to już jest drugi film po dwóch dniach, moi drodzy. Jak widzicie, ja już wróciłem na ten kanał, chcę nagrywać dla was znowu z powrotem. Ta przerwa zrobiła mi bardzo dobrze, bo jestem pełen, jestem gotów, moi drodzy, prawda, nagrywać. Chce mi się, naprawdę chce mi się gadać po prostu znowu do was, do kamery i jestem znów szczęśliwy. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj nie możemy powiedzieć wow. Jak powiem wow, to możecie wymyślić jakąś karę w sumie w komentarzach. Ja będę się starał tego nie mówić. To się okaże w późniejszym etapie odcinka. Strzelcie kciuka, przyjaciele, tam na dole, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie teraz, bo w ogóle znalazłem naprawdę fajną kompilację tych satysfakcjonujących filmów z dźwiękiem przede wszystkim tym razem. Także dzisiaj naprawdę będzie jeszcze lepiej niż ostatnio. Oglądajcie. O, siodełka z rowerów, moi drodzy, są zamrożone. Najpierw spadła woda, potem się zamroziło i powstało coś pięknego, a mianowicie satysfakcja. Czemu to wygląda jak siano jakieś? Przecież to nie, to są po prostu farbowane włosy teraz chyba, albo rozjaśniane. To jest rura zrobiona z jakiejś gliny, czy to się po prostu tak kroi dziwnie? Moi drodzy, właśnie dzisiaj będziemy taką kompilację oglądać, czyli naprawdę fajne filmy. Ej, to jest kozackie. Ej, to jest lód w ogóle zamrożony na ulicy, to jest zamrożona ulica. Tylko czemu to się nie topi, tylko oni to... To się kruszy jak jakieś, nie wiem, ciastko, dosłownie. Co jest grane? Dobrze, chłopaki, że to nagraliście, bo przez was teraz mam satysfakcję. I razem z widzami możemy tutaj lepiej się poczuć. Czy to jest jakieś, nie wiem, czy to jest jakieś, no, ozdobę, jakaś kafelka? Zalepione gliną najpierw, zasuszoną, owinięte w papier, amelinium i co w środku? Kurczo! Ej, myślałem na początku, że to będą ziemniaki, nie wiem czemu. Kto by się spodziewał, że to będzie jakiś mały kurczak? Co jest grane? Wiecie co, ja to chcę jeszcze raz zobaczyć. Czegoś takiego na swoje oczy jeszcze nie widziałem. Co to jest w ogóle za traktor? Co to jest? Taki stary traktor, a to? Oni się nie boją, w ogóle ten lud, nie wiem, czy był cienki. Nie boją się, że wpadnie ten traktor w ogóle do wody? Mega creepy. Nie wiem, czemu te dźwięki są takie piękne. O Jezu, jaka maszyna. Co on kroi? Jakiś... A, czy to był środek bambusa? W środku jest jakby jakiś klej, a w środku to jakoś dekoruje... Jakimś... Jak on zabrał każde ziarenko tym, co... Takie... Te filmy w ogóle zawsze, co oglądamy z tych satysfakcji, one są takie inne niż wszystko, że takich rzeczy naprawdę... Dużą część rzeczy, co tutaj się dzieje na tych filmach, no nie widziałem w swoim życiu po prostu. No, no to się pokroi fajnie tak. I do czego to wyglądałem? Ni to nie jest jedzenie, ni to nie wiem, czy do budowy to się przyda. Wygląda jak beton. O, stolarz. Stolarnia. To jest chyba, no to jest w przyspieszonym tempie, dlatego taki dźwięk jest dziwny. To będą jakieś zabawki dla dzieci, jakieś kurde... Może to jest jakieś gry planszowej, kto wie. Ciasto robione to wygląda jak popiół z jakimś ciastem. I z drobinkami. O, szybki sposób na pokolorowanie jaj. Też spoko. Do czego jak to ogląda, to mnie to hipnozuje. Nie, ja potrzebuję to jeszcze raz zobaczyć. Czemu mi się tak podoba? Metal jest tak nagrzany, że on tak z łatwością to... To wygląda jakby z łatwością go zginął normalnie. Spłaszczał. A to co to jest? Co to są za bloki? Jakiś prostokąt. Szkoda, że nie piszą do czego to jest, naprawdę. Po prostu ma nas usatysfakcjonować, my nie mamy wiedzieć w sumie co to jest. A ten co obraz robi z tego? Czy to jest... Czekaj, czy to nie jest kurtka po prostu rozcięta? Aż mi jest przykro, nie wiem czemu. Jakby ktoś kurtkę rozcinał. Złoty łańcuch! Ej, to był jakiś złoty łańcuch. I co, kolejny złoty łańcuch zrobił? Nie, już nie tym razem. Złoto. Kurde, ze złotego łańcucha taki syf. Szkoda, piękny był. Przydałby się na jakiś teledysk. No i na walentynki coś. W ogóle walentynki są za niedługo chyba, nie? No, w lutym. Już niedługo. Jezu, jak czas leci. A tu znowu coś na lodzie. Czym on płynie na lodzie? Szkoda, że nie pokazali to z zewnątrz. Co, to był statek na lodzie, czy...
Jakaś wyciągarka tam była w wodzie w ogóle. Czemu mnie to bawi, ale to jest kazańskie to jest. Ani razu nie powiedziałem chyba jeszcze tego słowa w ogóle, którego nie mogę powiedzieć. Dobrze mi idzie. Ale dzisiaj widzowie te filmy są jeszcze bardziej chillowe niż te, co zawsze oglądamy. W sensie, bo one są z dźwiękiem po prostu. Się tego uspokajamy. Są jakieś oliwki? Nie. Nie wiem, co to jest. Znowu jakiś owoc z innego kraju. Jezu. Czy to jest taka spawarka jakby zmutowana? Ciasteczka, rozumiem. No chyba tak. Chyba ciacha. O, i wyjmie tego dzwona. Jej, jakie piękne. O, maszyna do szycia. Moja mama nawet taką ma. No to już widziałem kilka razy. A i uśmieszek, rozumiem. Zawsze lubiłem na tą maszynę patrzeć. Kerszerem umyć wannę. Co oni robili z tą wanną, że ona jest tak usyfiona? Ty na budowie z nią byli? Może jakoś do budowy, to nikt się chyba taki brudny nie bił w niej, co jest? Oj, czyściutka. Kerszer, piękna sprawa. Znowu jakieś ciasto i nagrzane. W ogóle to jest nie dość, że jak w jakiejś szafce. Oh man. A to było puste jeszcze w środku. To się tylko na zewnątrz nam mroziło. Jezu, jakie to musi być miłe. Tylko czemu ta maszyna to tak jakby wcina coś ten? Ale szybko sprojuję tę puszkę. Aha, bo ta puszka się kręci na tym winklu. Wyglądają jak papier zwykły do pakowania. To jest znowu jakieś ciasto. W sumie nie wygląda to źle, to wygląda smacznie. W sensie to wygląda jak ciasto, które dopiero się miało, które się upiecze, nie? Ej, to już chyba widzieliśmy. Tak. I to musi być całe nagrzane, żeby to się tak wygięło. Jaki pomysł w ogóle! No i mamy śnieżki. Zamiast do lodów to kurde kaczki można z tego robić. Kozackie. Ja myślałem, że to są firanki. A to znowu był jakiś makaron. Coś dużo jedzenia tu jest. Oni w tych krajach strasznie jakoś używają tej. Strasznie dużo używają tych misek dużych. A, i znowu już z tego wybierają. Tam rękę wkłada? Nie. Jezu, jak to się nazywało? Hydropinning? Nie wiem, ale no, nakładanie właśnie wzorków. To było modne niedawno w sumie na YouTubie. Ja i ciepłym powietrzem to. Idealnie. Ja nie mogę! Ale świetne. Czy to jest jakaś zwykła folia i ona non stop przybiera potem ten kształt przez te ciepło, czy? Ona jest non stop naciągana, nie? Jakby. I znowu do swojej formy, co jest grane. No, to są jakieś opakowania na coś. Na parówki może. Strasznie dużo rzeczy jest z fabryk. O Jezus! Tam rękę wsadzić, chłopie, ja bym się bał. On się bawi tym, spoko. Bawi się maszyną śmierci. Nigdy się już nie dowiemy. Jest tak dużo rzeczy, o których nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Wy pewnie też, chociaż dużo rzeczy też na pewno znacie. Każdy człowiek coś innego zna. Jaka modelina. Modelina. Nie, no nie powiedziałem chyba dzisiaj ani razu tego słowa, naprawdę. Może ze słabe filmy? One są faktycznie takie bardziej do pochillowania. I znowu jakieś placki robi. A to co? A je będzie odklejać, jestem ciekaw, co to jest. Czy to jest jakieś drewno, czy to jest coś do jedzenia, jakiś baton? Się tak nie da odkreślić. To tak nagrzewa szybko? Do czerwoności metal? Moi mili, no chyba tego challenge'u nie przegrałem, choć nie wiem, to wy zweryfikujcie, no raczej nie powiedziałem tego słowa. Teraz już mogę, mówmy się, mogę mówić, nie powiedziałem słowa wow. No teraz już powiedziałem, no trudno. Moi drodzy, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole. Dzisiaj nie wiem, czy z satysfakcji był tak chillowy film jak ten, naprawdę. Po prostu tak rozpłynąłem się, czasem patrzyłem na to i ten, mam nadzieję, że wy też tak mieliście. No dzisiaj mniej mówiłem, ale to była straszna chillera w ogóle, żeby to jakoś tak komentować bardziej, nie? Właściwie dobrze, było spokojnie i
Na tym w sumie odcinek polegał, żeby było spokojnie. Moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał tam na dole. No i odcinek będzie za 2 dni. Dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteście wychillowani jak ja, bo ja jestem strasznie taki jakiś uspokojony. No, na razie.